Witam wszystkich na kanale Janek Czołgista. Dzisiaj zagramy amerykańską bestią 8 poziomu czołgiem ciężkim M6A2E1, zwanego potocznie kartoflem. Ten pojazd posiada działo 105 mm. Strzela pociskami przeciwpancernymi, pełnokalibrowymi z rdzeniem i odłamkowo burzącymi. Uszkodzenia na tych dwóch pierwszych jest 320, na odłamkowo burzących 420. Średnia penetracja na przeciwpancernych 204, na pełnokalibrowych 245 i na burzaczkach 53. Prędkość maksymalna do przodu to jest 29, do tyłu 14. Trochę brakuje tej mobilności, szczególnie w takich bitwach bardzo szybkich. Elewacja tego działa to jest 20 stopni, depresja 10, średnie uszkodzenia na minutę 1684 i dysponuje on 1550 punktami życia. Jednym z atutów tego czołgu jest jego pancerz, wieża z przodu średnio posiada 229 mm grubości, z boczku 89 średnio, no i z tyłu 208. Kadłub 191 średnio z przodu, 66 z boczku i 51 z tyłu. Bardzo dobry pancerz, ale weak spot tragiczne. Tu w tym miejscu, gdzie jest ten wizjer, wchodzi z gdzieś 45 mm tutaj posiada. O, także wszystko wchodzi elegancko. Przeciwnicy, którzy wiedzą o tych weak spotach, to masakrycznie wykorzystują. Także można, chcecie bić w kartofla, bijcie po wizjerach. No i tutaj ten u góry, jeśli nie pokazuje tych, to bijcie po tym wizjerze. Dobra. A, jeszcze nie powiedziałem o zasięgu widzenia, 380 metrów. Kochani, jeśli Wam się spodoba ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie. To mi pomoże rozwinąć ten kanał. Także ruszamy do bitwy. A więc mamy tak, mamy mapę Lakeville. Losowanie bardzo dobre, bo trafiliśmy na ósemeczki. Plan jest taki, aby pojechać na ten nieszczęsny przepychacz. Przepchać przez to całe dziadostwo, które tam będzie, wbić się na plecy przeciwników, którzy będą pchali się na bazę. Mam nadzieję, że większość nie pojedzie na bazę, tylko tutaj będziemy mieli się z kim bić. No i zobaczcie, tutaj akurat idziemy z prędkością 29. Jakbyśmy sprężarkę założyli, to byłoby chyba całkiem nieźle. Na pewno by poprawiła nam się mobilność. Nie wiem, czy mocno by nam się zmieniło tutaj ten stabilizacja. Bo nawet jadąc o te kółeczko wcale nie jest takie duże, więc może to byłoby lepsze rozwiązanie. Dobra, na razie nic szybkiego nam się tutaj nie pojawiło. O, już wszystko chyba szybkie poleciało na bazę. To niedobre. Że wszyscy się tam pchają, jest Hiri, dobra. Mam nadzieję, że będą tutaj jacyś przeciwnicy, żeby można było to poobijać. No, muszą się sojusznicy moi tam utrzymać i pilnować tej bazy, bo kurde, będzie ciężko. Kur, o, jest, mamy super Hellcata. Co on? Stanął na środku, jakby czekał na mnie. Co, chyba na AFK-u jest, no bo co, był przez chwilę. Bardzo fajnie wchodzi. Mamy tutaj już zablokowane pierwsze obrażenia. Dobra, Helka. O, co tam jest? Zobaczcie, jak oni się ładnie ustawiają. Jakby to jakieś boty były. Bo następny odbity strzał. No, to tutaj Pantera raczej nie miała szans większej, żeby mi przebić. Ukazuje tylko tą górną część wieży. O, ładnie wchodzi. Co tutaj mamy? Hemixa. O, dobra, już koledzy go skończyli. Bijemy po garnuszkach. Bardzo fajnie wchodzi. Mamy lepszą przewagę i lepszą pozycję, bo bijemy z góry.
Dobra. Kolega, fajnie się wystawił dla mnie. Dla mnie. Oj, dobra, uciekł. Co tutaj mamy? O, 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 i znów. I znów. Ach, pięknie to weszło. Aż nie spodziewałem tego, że to tak fajnie wejdzie. Bardzo wszystko ładnie wchodzi w tego AMX-a. To jest przewaga pozycji. Bijemy go z góry. Jest łatwiej. A teraz rykoszt. No dobra. No już tu koledzy powinni też podjechać. Kurde, bo nam już trzech ładuje się tam na bazę. I nie jest dobrze, nie jest dobrze. Musimy to pchać szybciej. Dobra, skończone. Jedziemy do tego następnego. No, trochę za późno wycelowałem. Dobra. Dobra, bardzo ładnie odbite. Kurde, no to skapują nas. Gdzie te nasze sojusznicy są? O, myślałem, że starana go załatwię. Dobra, mamy 3600 obrażeń. Tutaj nam stoi AMX. Miałem bić w bok. Ale zobaczcie, wszystko rykosztuje. Mam już 2400 odbitych pocisków. No i kurde, chyba nas skapują. Tam zrobili taki mur nie do przejścia. Widzę, sojusznicy nie mają problemy ze zrobieniem. No ale, no dobra, chyba będzie zaraz koniec bitwy. Ach, chciałem go strakować, żeby... No i koniec, koniec obrażeń moich. No lipa, lipa, lipa. O, jeszcze dolna płyta. Dobra, weszło. Super, tyle dobrze. No i porażka niestety. I mamy raport, druga klasa, stalowa ściana, ciężki kaliber. Wynik drużynowy zrobiliśmy 4015 obrażeń, jednego fraga, 643 exp. Był to najlepszy wynik w obydwu drużynach, niestety przegrana. I następna bitwa. Co tu mamy? Mamy mapę Pilsno, losowanie znowu na ósemkach. Spoko, to podjedziemy chyba sobie tutaj, gdzie ciężkie. No. Co tu zrobić? Dobra. Trzeba robić damage. Jechać tam, gdzie czołgi ciężkie. Cała śmietanka czołgów ciężkich pojechała tutaj. Kurze, jak mam tą trętną muchę, przyleciała i mi tu lata, no. Pchana wizję skubana. Dobra, lecimy. Pantera nam się tu już trafiła. Dobra, idziemy tutaj. Może jakieś pestki za free nam wlecą. No jak pięknie. No gdzie ten pocisk poleciał? Ludzie, no nie przesadzajmy, no. Oj, ten czas ładowania. No nie, no wziął mi, zasłonił. Kurde. No sam nie oddał strzała, mi zasłonił. No trudno. Podjedziemy troszkę bliżej. Dobra, on tam jest. Skrócił, to my też skrócimy teraz. Mamy jakieś tam wsparcie. Podjedziemy. Tutaj są te ciężkie, spróbujemy ich tam bić od tyłu. Tylko te 34 pierwszego byśmy skończyli. Dobra. Tak się rozglądam za wszystkim, czy tu coś nam, jakieś niespodzianki nam nie zrobi. Dobra, bijemy to. No i kolego, gdzie mamy? O, mamy panterkę. Ładnie strakowaną. Jeszcze raz podjedźmy i jeszcze raz. O, dobrze. No szkurcze, kawrydota. Dobra, fajnie wchodzi w tą panterkę. Bijemy ją od tyłu. Ta, bo mam jeszcze tego niszczyciela. Su. No, czy dam radę go trafić? Kurde, te pociski czasami gdzieś znikają, nie wiadomo gdzie.
Dobra, tu. Dobra, czego? No. Kolejna, dobra. Będziemy tutaj robił sabotaż. Co tu bije? Dobra. Trochę. No nie, bo raz te przyjechał nam na plecy. O jest, siczka. Nie no, trzeba go podjechać, tam porobić. Kolego, poczekaj tam na mnie, sam się nie pcha, bo on cię porobi. No, opie na jednym strzał jesteś. Tym panterą, no. Kurde, no trochę tutaj jest przyblokowany jestem przez tego niszczyciela. A dobra, on jest za nasypem. Dobra, jedziemy, ci pomóc. Jeden strzał. No, kurczę, dobra, on powinien mieć tylko jeden strzał. To może być dobra wymiana, jeden za jeden. Bo jak on przeładuje, to będzie lipa. Dobra. On nawet mniejsze obrażenie mi robi. Super. Kurczę, czego skończyć, póki on przeładuje, bo jak przeładuje, to będzie lipa, no to on mi porobi. Dwie pechy. Kurczę. Bardzo szybko zniknął. Czy ja mam jeszcze szansę go porobić? Nie wiem, czy on chyba pojechał sobie. Dobra, podjeżdżamy. Dlatego te 30. Chyba łódź. Tu jest. Dawaj go. Dobra. On mi tutaj bruździł na plecach. Dobra, mamy tam artę. Tu mamy na. Podjeżdżamy na te ciężkie. Dobra, co my tu mamy? Dobra. Nie, co ja tu załadowałem? Kurde, hajka załadowałem, ale za mnie. Amator. Dobra, jedziemy T34. Fajnie weszło, pięknie. Jeszcze jeden taki strzał i będzie po nim. No. O, fajnie skontowałem się przy tym słupku. Dobra, 8 HP mu zostało. Kurde, żebym go olał, tutaj jest lepszy cel. Strach go tam. Ojej, no teraz to jest, jesteśmy w tej samej sytuacji. On 8, ja 5 HP, dobra, skończony kolega. Szkoda mi było tego pocisku, wolałem palnąć tutaj w bizontę, ma więcej życia, można coś tutaj jeszcze porobić. No i dobra, fajnie weszło jeszcze. Po gąsce nam 200 wpadło, no chyba już go nie porobimy. Amor? Nie. Dobra. Co tam jeszcze zostało? Jeszcze został Is. Kurde, po co ja tu jadę? Niepotrzebnie, wjechałem tutaj, tam jest Is. Dobra. Najważniejsze, że bitwa wygrana. Już raczej nie dojadę do tego Isa, chyba że on tu do mnie by przyjechał. Bardzo dobra bitwa. Zostaliśmy na oparach, czekamy na raport. Oczywiście zwycięski. Miła bitewka. I mamy raport, druga klasa, ciężki kaliber, wynik drużynowy zrobiliśmy 3389 obrażeń, 2 fragi i 1157 expo. Najwyższy exp i obrażenia w obydwu drużynach. Więc przyszło podsumowanie tego pojazdu. Pograłem wczoraj kilka bitew. 23 bitwy dokładnie zagrałem. Bardzo przyjemny pojazd, szczególnie na ósemeczkach. Mnóstwo graczy nie potrafi tego pojazdu przebić, mimo tego, że on już jest na polach bitwy World of Tanks ładnych parę lat. Nie wiedzą nadal, jak to przebijać. Bardzo dużo odbija. Działo, które tutaj posiada te 105 mm, bardzo przyjemne. Nawet nie trzeba ładować golda, żeby penetrować pojazdy przeciwników. No chyba, że to będzie jakaś mocna dziewiątka albo dziesiątka, no to wiadomo, no musicie tego golda załadować, bo nic nie zrobicie. Mogę polecić, z czystym sumieniem mogę polecić ten pojazd. Z tym, że rozważcie w wyposażeniu zamiast stabilizacji spróbujcie użyć sprężarki, to wam na pewno mobilność poprawi, będziecie szybciej w bitwie, będziecie mogli szybciej oddać jakieś strzały za free, bo podjedziecie.
Akurat jest w sprzedaży, także mogę z czystym sumieniem powiedzieć, bardzo przyjemny pojazd, mi fajnie się nim gra, fajnie odbija. Warto go kupić. Mimo tego, że to jest, jak to mówią, stary model WOT. Dobra, kochani, jeśli wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, to mi pomoże rozwinąć ten kanał. Także żegnam wszystkich, cześć.